No, chrup, słyszycie? Chrupiąca, jeszcze ciepła, bo dopiero zdjęta z patelni. Siemka, witajcie w naszej kuchni. Na szybciutko pokażę Wam, jak fajnie usmażyć rybę w takiej fajnej, nierozpadającej się, chrupiącej panierce. Co potrzebujemy? Ryby. Ja akurat mam kostki, tutaj się mi osuszają, bo wypłukałem je po rozmrożeniu. Muszą być dobrze rozmrożone, miękkie. I wypłukałem zimną wodą i tu sobie leżą, obsychają. Będę potrzebował mąkę. Taką ilość odpowiednią, żeby opanierować wszystko. Tu mam dwa jajka, bułkę tartą. Przyprawy. W zasadzie podstawowo sól i pieprz się obędzie. Ja mam jeszcze przyprawę do ryb, to sobie troszeczkę też dodam. I taki tajemniczy składnik jak mąka kukurydziana. No i oczywiście olej do smażenia. Mi się już grzeje na patelni, żeby to szybko zrobić, bo nie ma czasu na głupoty. Do bułki tartej daję sobie łyżkę mąki kukurydzianej. Zaraz to wymieszam. A po co ta mąka kukurydziana? Ano po to, żeby fajnie nam ta panierka była taka bardziej zwarta, żeby się nie rozpadała i tak dalej. I do panierki, do bułki tartej też dam dwie szczypty soli. Też dopełni nam to takiego smaku troszkę. Do jajek oczywiście daję też trochę soli. Nie za dużo, bo ja daję jeszcze przyprawę do ryb, więc żeby nie było za słone z kolei. I trochę pieprzu. I jajko roztrzepujemy. Tak musimy dobrze uczepać, żeby się nam napowietrzyło. Wtedy będzie też to takie fajniejsze. Ok, jajko oczepane. I teraz jeszcze zrobię taki myk, że naszą przyprawą do ryby potrzepię sobie delikatnie rybę. Ryba jest jeszcze lekko wilgotna, więc ta przyprawa nam się do niej przylepi. No i troszkę trzeba uważać na te kostki, bo one się po rozmrożeniu lubią rozpadać. Więc musimy to tak delikatnie zrobić. I jeszcze z drugiej strony leciutko. Jeszcze pozostało mi wymieszać bułkę tartą z mąką kukurydzianą. Mogłem to zrobić w jakimś pojemniczku, byłoby mi łatwiej, ale damy radę. Ok, troszkę tu ogarnę. I przystępuję do działania. Nie ma czasu. Biegamy, biegamy, biegamy. Dobra, co robimy? Najpierw bierzemy naszą rybkę i dokładnie obtaczamy z każdej strony w mące, lekko uklepując, nawet żeby ta mąka nam została. Z każdej strony. Syk, syk, syk. Jeszcze raz. Ok, obczepujemy z nadmiaru. Maczamy w jajku. Okay. I teraz w bułce tak samo z każdej strony obsypując, ugniatając, żeby nam dobrze przylegała panierka. Okay, z każdej strony. A tu sobie lekko podsypię na tym talerzu, żeby mi się nie przyklejało. I odkładamy. I robimy tak z każdą kolejną. Jak rozpoznać, że odpowiedni jest moment do wrzucenia na patelnię? Troszkę panierki na olej. Jak nam skwierczy, to znaczy, że już. Mój olej jeszcze chwilkę. To akurat bardzo dobrze się składa, bo ja sobie za ten czas opanieruję moje rybki.
ryba. Każdą w zasadzie rybę, jaką lubicie, możecie w ten sposób zrobić. Ja akurat taką miałem, więc taką wam pokazuję. Mówię, z kostkami trzeba uważać, bo nawet teraz mi się rozpadła. Troszkę za mało delikatnie się z nią obszedłem. Ale teraz. Ok, ja widzę, że mój tłuszcz już jest dobrze rozgrzany, więc ja sobie te trzy wrzucam do smażenia. A w międzyczasie sobie te opanieruję, bo i tak mi się wszystkie nie zmieszczą na patelni. Próba. Buszuje koło panierki i wrzucam sobie. Naszą rybkę. I smażymy na rumiano z każdej strony. Najpierw wrzucamy i poczekamy, niech sobie spokojnie się podsmaży, żeby nam się nie rozpadła. Przewracamy na drugą stronę. Jeśli zobaczymy, że pierwsza jest jeszcze nie dość upieczona, usmażona, to jeszcze raz możemy wrócić do poprzedniej. Bez stresu. Ok, parę minut nam się piecze. On się smaży i sprawdzamy, co je wygląda z drugiej strony. Przestępnie podsmażona, ja sobie obrócę, a za chwilę jeszcze po prostu wrócę do tej pierwszej strony. No, ale już ładnie wygląda. Okay, sprawdzam, co jest stopień wysmażenia. Ok, jak dla mnie jest w porządku, mi taki stopień wysmażenia jak najbardziej odpowiada. I teraz sobie próbuję wziąć. Zdejmuję rybki i wykładamy na ręcznik papierowy, żeby odsączyć nadmiaru tłuszczu. Jak widzimy, fajnie nam się upiekła na złocisty kolor. Ok, nasza rybka jest upieczona. Tak się fajnie prezentuje. Panierka jest chrupiąca. Sorry za skwierczenie, ale tam się smaży druga tura rybki. Jest taka chrupiąca ta panierka w całości. No i co? Przede wszystkim teraz należałoby spróbować, jak smakuje nam taka rybka. No, chrup, słyszycie? Chrupiąca, jeszcze ciepła, bo dopiero zdjęta z patelni. Panierka złota, chrupiąca, fajniutka, nie rozpadająca się, także myślę, że sposób jest dobry. Jeśli się wam podobało, pamiętajcie o lajkach, zasubskrybujcie nasze kanały i nie zapomnijcie o dzwoneczku, który jest tu, żebyście nie pominęli żadnego filmiku. Napiszcie komentarze, w jaki sposób wy robicie rybki, czy lubicie jeść w ogóle rybki. A ja tymczasem dziękuję wam za obejrzenie, trzymajcie się, cześć, pa!